Witam w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Dokładnie w trzecim odcinku bodajże. Porozmawiajmy o zapłacie, przemyślę. Dobra, ale na razie chcę. Właśnie, tak, dokładnie tak. Zapiszemy sobie gierę. Dobra. Ja chcę tutaj jeszcze z tym gościem miałem najpierw porozmawiać w sumie o tym zleceniu, a nie o żadnym zadaniu pobocznym. O, do schraby po prostu. Chociaż przy okazji mógłbym też te archespory wybić, co? To pomożecie? A niechaj ci będzie, wiesz? Najpierw pogadajmy o mojej zapłacie. Czyli tak do 20 koron, może 30. No, 20. No już prawie się. No tak, no więcej niż 20 by nie dał, nie? Tak mi się wydaje. 19? Wiedziałem, że się dogadamy. Dobra. Ej, tak mam dość sporo orenów, więc to. Okej. Okay. Arachnomorfy szybko się rozmnażają. Lepiej zająć się problemem w zarodku. Możesz na mnie liczyć. No dobra, to pamiętam wielkie skurczybyki w sercach z kamienia, jak oni tutaj doszły do gry. I porozmawiamy teraz z kraby w takim razie. Prawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabiu, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze, może nie umrę. Jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclerc. No a wtedy... powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? No nikt. Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie, prawda? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić?
No, widzisz, mam tu taki przyrząd Parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Aparat fotograficzny. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To ja. Zgadzasz się? Trochę to skomplikowane zlecenie w sumie. Troszkę nie w stylu Wiedźmina, ale... Dość nietypowe zlecenie. Tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz. Ile sobie życzysz? Tak, no 200. No, ale ty jesteś przecież bogaczem, jak sam mówiłeś. Więc może zgodzisz się? Umowa stoi. Kurczę, pierwszy raz na taką wysoką cenę wynegocjowałem w sumie. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Serio? Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Aha, dobra. Zaznaczone coś tam. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. To dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się ich obiadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. No niestety niektóre stwory to naprawdę ciężko na nim zapanować, co? O, patrz jaki ładny tutaj. Weź, cyknij fotę. Take me a selfie. Nie. To nie tutaj, bynajmniej. Ale kurczę, ładna kraina. Jeszcze się nad nim tutaj... Ja z nią nie oswoiłem, ale piękna jest. Zróbmy saveik, save'a. Aha, mamy tu jakiegoś koleżkę. I mapy. Pomruk. Pantery powinny być gdzieś niedaleko. Bardziej na niedźwiedzie. Trzymaj się blisko. I miej oczy szeroko otwarte. Kurczę się dwa. Mam prośbę. Jeśli możesz, postaraj się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. To co, mam petardy użyć albo akcji ewentualnie? On jest tutaj? Jest tutaj niby. Dobra, spróbujmy ich tutaj podejść jakoś. Chociaż nie wiem w sumie jak, ale podejdźmy. Nie bój się! Beltele? Berdale? Tak, Berdiale. Tutaj masz Wiedźmina, powalcz z Wiedźminem. Axi, bitch! Aż mi się kurczę włosy po prostu pobrudziły. Dobra, idziemy dalej zatem, mój przyjacielu. Chyba nie chodziło ci o tego,
uwycznienie tego niedźwiedzia, co? Chodziło ci o pantery. Słyszysz? To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. No, ja już widzę, gdzie on jest. Czy czuję, gdzie jest, nie? To jest w ogóle inna sprawa. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. Aksi może? Kłusownicy pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz jego matce? Spróbuję, ale najpierw ją uspokoję. Oczywiście znakiem. Zrzuci. Świetnie. Będę miał piękne ujęcie. Namawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada ten... O, wybacz! Nie uprzedziłem. Parestisomach ma system doświetlania. Nie patrz w moją stronę, bo cię oślepi. Parestisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę kłusownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Czy widzicie, jest to takie... Jak na człowieka z miasta. Masz bardzo szerokie zainteresowania. O, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest, z całym szacunkiem, trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak, tylko pytam. To jest właśnie to, ten jego wynalazek, to jest po prostu taka wczesna, średniowieczna wersja aparatu jakoby, nie? Po prostu geniusz on jest, wymyślił pierwszy aparat na świecie, jeszcze kurczę, bez żadnej tutaj technologii, nie? To fajnie, nawet bez kliszy to jest jakiś, no, to jest ciekawe, jak on tutaj to zrobił. Słyszysz je? Te skolope... Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Ale jasne. Skolopendromorfy, czyli właśnie te stwory, które miały się pojawić właśnie w tym dodatku. Super, widzicie. I dlatego tutaj nawet w tej grze nawet się opłaca te zadanie poboczne robić, nie? Nie idź tam, bo ci... A dobra. I pobiec w sumie też mogę, i ja. Dobra. To gdzieś jest ich tutaj, wynyka. O, jest gniazdo potworu. Dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Czy mamy nasze skolopendromorfy jeszcze z pierwszej części, co? Może dobra. Tu. Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. To weźmiemy petardą. O kurczę, chyba będę musiał zawalczyć, co? Czy nie? Ajej. Zostawmy je już w spokoju. No wiesz, jakieś to zbytnie łatwe ich zostawianie nie jest, więc może je tutaj dobiję jednak. Aj, pancerzem jeszcze. Dobra, jeszcze jeden.
Ej, kurczę, się tutaj mi dosyć sporo uniki robi. Dobra, załatwione. Bydlaki. O, nawet skorupka jest jego tutaj. Szczęko szczęki. Dobra, to tego to dawno nie podnosiłem. Jeszcze czerwony mutagen. Czerwony mutagen, czyli ten mutagen najbardziej chyba rzadki, nie? Bo naprawdę, jak się starałem robić tutaj wojownika w Wiedźminie, to naprawdę było ciężko. To było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. No, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. O, są nawet niedaleko, niecałe 100 metrów, więc... metrów, 100 kroków właściwie. Aha. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Aha, no dobra. Fajnie, fajnie. Jesteś kochającym ojcem zatem. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. O. To był hapaw. Piórosta powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. A, miło oglądać Wiedźmina w akcji. Jak miło... Dobra. Cii, słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Dokładnie tak, przyjacielu. Oho, jesteśmy naprawdę blisko. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! I akcji. Tak, akcji załatwi sprawę. Miau.
weźmy tak parę właśnie ich, nie? Żeby było. To będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Zaraza, uważaj! Skolopendromorfy! Przecież nie wybiłeś! Widać nie wszystkie! Odsuń się! Tak, skolopendromorfy będą utrapieniem w tej grze. Foty dostaliśmy ze skolopendromorfem. Znowu? Może to nie foty, może to on jakiś mi... Nie, to on zdjęcia robi. Już po wszystkim. A, jeden został. Było gorąco. Dobra. Chyba mam dość wrażeń na dziś. To co, wracamy? No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. W porządeczku. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego, Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie... obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. Dobra, bywaj. Cholera, niepokoi mnie ten kaszel. Dobrze, zobaczmy zadania zatem. Teraz kurczę wale dodatkowe, które też są o wiele lepsze, myślę, niż te główne. Nie są lepsze, ale... są na pewno ciekawe. Dobra. Czyli teraz zajmiemy się właśnie tym zadaniem, który właśnie rozpoczynamy od początku tego odcinka, w sumie też sobie je zobaczymy. Szytańce, tak, to są standardowe ziółko z Wiedźmina.
Kurczę, winko. Dobra. A ty nadal nie widzę tych, kurczę, pająków wielgachnych. Dobra, czas bawić się z Archomermumor. Dobra, nie będę próbował nawet tego przeczytać, albo... Czekajcie, insekty Archomerfomorf, chyba tak, Arachomorf, Skolopendromorf. A, to jest na Irdenon uczulony, dobrze wiedzieć, dobra. Zatem dobra, weźmy sobie ten. Drakonitum relictum przeklętym, drakonitum zwierzętom, wampirom, wisielcom, ogrowatym, piorom, hybrydom, insektom. To będzie insekty, dobra. Okej. Okay. Hadżbicz. Nie no, te walone pająki. Kusza wiedźmińskiego cychu. Dobra, weźmiemy sobie przy okazji. Dobra, niech będzie. Szybko, szybko, skoro jestem alchemikiem, to przecież mogę, nie? Właśnie, one są na wyższym levelu niż ja, więc trzeba naprawdę uważać. I to jest to, moi drodzy. Jeszcze jedno petardo. Okej. Okay. I teraz dobijmy jednego. Dobra, walczmy, walczmy. Ten się dosyć dobrze trzyma, ale już niedługo. O, tego dobijemy. O, tak, dobijmy. Pięknie. Arachonomorf. Kurczę, ale ładny model tego pająka, muszę przyznać. Zobaczyliśmy, moi drodzy, w tym momencie wszystkich. Naprawdę fajnie. To nadal chyba wszystkich nie wbiłem. Rękawice buklerskiego kapitana. Wyśmienicie. O, jeszcze tutaj paru się zostało. Tak właściwie tylko jeden chyba. Przez tego co ty widzę. Zszedł nam tutaj nasz olej. Okej. Okay. Mam ty. Idźmy teraz więc do zleceniodawcy po prostu. I po prostu nagrodę weźmy od niego, tylko jeszcze. Czy ja tutaj byłem? Byłem chyba, co? Czy nie? Czy ty jesteś ciekawego? Jeszcze nie. Dobra, wyjdźmy stąd. Chyba, że... O! Coś jest. A nie, to tylko skalosz, krzew i szytańce, czy nic, co bym tutaj... co bym chciał zdobyć.
Przynosicie jakieś wieści? Już po sprawie. Byłem tam w środku i zrobiłem porządek. Bogom niech będą dzięki! No i wam też oczywiście. Powiedz, jak długo zajmujesz się winami? A niezbyt, szczerze mówiąc. Uczyłem się na alchemika, ale jakoś nie szło. To zostałem winiarzem. Poza tym to znacznie przyjemniejsze. Zawsze można się napić w pracy. Rzeczywiście, na trzeźwo ten świat bywa nie do zniesienia. Chciałbym coś kupić, a może też coś sprzedać. No to sobra. O, ma ten eliksir do resetowania zdolności w sumie. To co to jest? Tak, eliksir oczyszczenia. Eliksir zwrócenia. Za to do puli wszystkie punkty umiejętności wydane na rozwój mutacji, dzięki czemu można je rozdysponować na nową mutagę. Zużyty na rozwój mutacji nie zostaje zwrócony. Dobra, czyli to jest ten nowy element, nie? Który ma być. Ale to dopiero jak dalej pójdziemy w fabułę, to będę mógł w sumie to użyć go. Więc na razie sobie to zostawimy, moi drodzy. Oj, z mniejszego czerwonego mutagenu na niebieski. Kurczę, czemu to wcześniej nie było czegoś takiego, kurczę? To naprawdę by się przydało, jeśli ma się dużo niebieskich i nie chce się magika pójść, to można na czerwone zmienić. To mi się, kurczę, strasznie podoba, muszę przyznać. Szkoda, że tego nie było wcześniej. Dobra, tutaj on naprawdę ma dosyć fajne rzeczy. Przydałoby się wszystko wykupić w sumie. A wykupię parę rzeczy. Na ile mnie stać? A mam 87 tysięcy, więc powinno mnie stać na większość rzeczy. Roztwór do barwników. Barwników jeszcze nie umiem robić, więc no. Poprzestańmy na razie. Dobra, mamy nowych tutaj. Nowe receptury, dzięki którym na pewno sobie tutaj lepiej będzie. Dobra. No i tak, idziemy dalej. Miałem raz dziewczynę. Ona miała mnie. Transmutacja? Serio? A kurde. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Zdrowia życzę. Twoja sława się wyprzedza. Potwierdź po dupie cię. Nie, ta pokrzywa skrzywa. Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci może jakiś ziółek? Dziurawca na ból brzucha albo... Na ból brzucha wolę korę wierzbową. Albo kłącze kosaćca. Dziurawiec może wywołać zawroty głowy. Wybacz, nie wyglądasz na kogoś, kto zna się na ziołach. Znam się. I nie szukam byle chwastu, co rośnie na każdej łące, tylko rzadkich składników. Możesz mi pomóc?
Czy mam szukać dalej? Sam oceń. Nie chciałem cię urazić. Nic się nie stało. To ja nie powinnam była oceniać cię po pozorach. Powiedz, gdzie pobierałeś nauki? U jakiegoś miejscowego zielarza? Nic z tych rzeczy. W Kaer Morhen. To na północy Kedwen. Bogowie! Drugi koniec kontynentu! Co robisz w Toussaint? To co zawsze. Zabijam potwory. Dobra, pokaż co tam masz. I dobra, wiecie co, chyba w tym momencie tutaj zakończymy odcinek. Ja się tutaj jeszcze pobawię tymi eliksirkami, różnymi tam porobię te miksturki. A ja się w tym momencie z wami pożegnam. Żegnajcie moi drodzy i do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. When soul